Nie skręciłem. Chyba jest śmiercią. Kim? Śmiercią, chwileczkę. Mogę gdzieś usiąść? Śmiercią? Co to znaczy śmiercią? Chłopie, co z tobą? Widzisz? Blada twarz, czarny kostium. Mamy dzisiaj Halloween. Czyli kim jestem? Śmiercią. Jakiś żart, czy co? Żart? Masz 57 lat? Wiesiek Wojnar? No chyba, że coś pokręciłem. Czy jest to zlecenie? Ale to czego ty mnie chcesz? A jak myślisz? Jestem zupełnie zdrowy! Nieźle się tu urządziłeś. No. Ładnie. Nie chcę jeszcze umierać! Nie chcesz umierać? Proszę cię, tylko nie zatrzymaj. I tak w głowie mi się kręci od tej wspinaczki. Do jakiej wspinaczki? Drapałem się po rynnie. Chciałem mieć efektowne wejście. Tymczasem pięta wplątała mi się w winorośla. Rynna pękła. Peleryna zacząłem się rozpruwać. Wiesz co? Chodźmy już. Ale naprawdę miałem ciężki dzień. Popsułeś mi rynnę. Popsułeś. Wcale nie jest popsuta, tylko trochę krzywa. Niczego nie słyszałeś? Jak walnąłem o ziemię? Ale mogłeś tak wejść drzwiami? Przecitłumaczyłem. Jak by to wyglądało? Musiałem mieć dramatyczny efekt. To ważne. Czytałeś Fausta? Wiesz co, robisz już trochę późno. No, no właśnie. Chcesz już odejść? Odejść? Dokąd? Śmierć! Z tego świata. Chyba skudnie skaleczyłem w kolano. Żeby z tego gangreny jakiejś nie było. W pierwszym moim zleceniu to... Wiesz co? Nie wierzę, że jesteś śmiercią. A kogo się spodziewałeś? Brata Pita! Nie, to nie o to chodzi. Przepraszam, że cię rozczarowałem. Nie, nie denerwuj się, sam nie wiem, ale wiesz, zawsze myślałem, że jesteś trochę wyższy. Że mamy 70?
To jest norma dla mojej wagi. Wyglądasz tak jak ja. Jak mam wyglądać? Czy jestem twoją śmiercią? Cudo. A może wiesz co? A to daj mi chociaż jeden dzień. Po co ci? W radiu mówili, że będzie padać. Może da się coś wymyślić. Niby co? Grasz w szachy? Nie gram. A widziałem taki obraz, na którym grałeś w szachy. A to nie byłem ja. Ja nigdy nie gram w szachy. Może w remika. O, w remika. Grasz w remika? Czy ja gram w remika? A czy Paryż jest miastem? Wiesz co? To zrobimy tak. Nie zawieram żadnych układów. Nie. Przekaj. Jeśli ty wygrasz, natychmiast z tobą pójdę. A jeśli ja wygram, to co? No to dasz mi trochę czasu, może jeden dzień. Zagramy sobie w remika, napijemy się, no. Nie mam czasu grać w remika. Fantastycznie. No chodź. Tylko do trzech zwycięstw, no. Dawaj. Prawdę mówiąc, może trochę zagram. Słuchaj, powiedz mi, jak to wygląda? Poczekaj. Zbierasz dwójki? Powiedz mi, jak to wygląda? Co jak wygląda? Śmierć. A jak ma wyglądać? Leżysz. Tyle. Nie, ale czy istnieje coś potem? Zobaczysz. Kurwa. Strasznie trudno wyciągnąć od siebie jakąś odpowiedź. Twoje zdrowie. Pytałem tylko, czy jest potem coś, czego mógłbym oczekiwać. Co? Nic nie możesz powiedzieć? A dokąd pójdziemy? My? Pójdziemy? Razem? Do połowy. Idziemy. Kurde. Człowiek załatwił sobie dotację z Unii, a tutaj... Cztery punkty wystarczą? Nie, bo ja mam... Dwa! Przegrałeś! Jak dwa? No chyba żartujesz. Nie, rozdawaj! Boże święty. Dobra. No rozdawaj. A to co zbierałeś? Szóstki? Słuchaj. Czy ja muszę upaść na ziemię? Nie mogę stać przy drzewie, kiedy to się stanie? Daj mi spokój! Ale dlaczego koniecznie na ziemię? Naprawdę się staram, kurczę, to nie możemy grać. Wiesz co, ty przypominasz mi Gienka Madeja. Też jest taki uparty. Gienka Madeja, tak? Ja, najstraszliwsza postać, kurczę, na świecie, przypominam ci Gienka Madeja. Kto to jest nim jakiś? Kuśniesz? Gienek? Jest wart 80 tysięcy rocznie na własną fabrykę.
Dwa punkty, bom, bom, bom. Co? Dwa punkty. Napij się. Co miałeś na myśli, mówiąc, że to twoje pierwsze zlecenie? Kurde, daj mi się skoncentrować. Chcesz powiedzieć, że wcześniej nikt nie umarł? Pewno, że umarł. Ale nie ja ich zabierałem. Co ty? A kto? No inni. Aha. Są też inni? Wiesz, że są inni. A to nie wiedziałem. A skąd niby miałbyś wiedzieć? A kim ty jesteś? No znaczy, kim ja jestem? Jak to? Jesteś rolnikiem. Gdzie mógłbyś zdobyć wiedzę o wiecznych tajemnicach? A czym ty mówisz? Mam własny dom, gospodarstwo. Za kogo mnie bierzesz? No i dlatego codziennie chcesz się powiesić? Zaj spokój. No nie będziesz znowu taki drażliwy. Ciekawe, co byś powiedział, gdybym to ja tak łatwo się obrażał. A obraziłem cię? Powiedziałeś, że jestem za niski. Powiedziałem, że wyglądasz jak moje odbicie w lustrze. O, tyle powiedziałem. No. Dobra. Dawaj, Czesiek. Wiesiek. Wiesiek.